Super, jedziemy. A, 12 sierpnia, niektórzy na wakacjach, niektórzy gdzieś tam na plażach, na Karaibach albo na Kaszubach, jak kto woli. A my tu. I nawet nam się udało w tym tygodniu. Nie było tak, może nie było plus 35, ale było fajnie. Deszcz nam nie dał bardzo w kość. Tylko troszeczkę, tam półtora dnia nam padało. Z przerwami wszyscy przeżyli. Przyjechaliśmy 16, czyli 15 kolegów z Lublina. Wszyscy, to jest cała grupa lubelska, bo niektórzy koledzy nowi przyjechali, niektórym kolegom kończył się okres czteroletniej certyfikacji, więc przyjechaliście sobie odnowić. I może tak od nowych zacznijmy. Rysiu, jak to odebrałeś? Bardzo fajnie. No, a więcej? Nie, no nie widziałem wcześniej na przykład tego, jak się gasi tam, czy silnik, czy jak się w ogóle powinno postępować w tym w samolocie. I dla mnie to była super. Zabawa. Pięknie. Kto jeszcze nowy? No ja strażak od 80 roku. Od 80 roku. A 1800 czy 1900? Za Napoleona już służyłeś? No i powiem szczerze, że no troszkę mi się to rozjaśniło, bo takich pożarów no nie widziałem, mówiąc szczerze. Coś tam się paliło, ale nie tak intensywnie. W ogóle tutaj chodzi o tą taktykę, to jest całkiem inna taktyka niż na przykład. Znaczy inne podejście, inne rozumienie tego. Nie, no i zupełnie co innego. No zupełnie co innego. Czyli wywracam wam światopogląd do góry połami? Nie aż tak, nie aż tak może, ale... Ale dużo nowych elementów. To zmienia nasze myślenie. Super, jak zmienia? Dlaczego powiedziałeś, poczekajcie, Jacek, poczekaj, bo strasznie w kamerze będzie wiele głosów słychać. Jak zmieniło ci to myślenie? Bo to jest bardzo ważne, wiesz, z wielu względów bardzo ważne. Jak ty odbierasz to? Dowiedziałem się wiele rzeczy, których nie nauczała mnie szkoła pożarnicza. Aha. Postępowanie w odpowiednich sytuacjach. Kuracja. Troska raczej. Troska właśnie całej grupy, jedni o drugi, gdzie tam... Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak, to się w ogóle nie tego, o tym się nie mówi, nie uczula na to. Ja mam troszkę pretensji zawsze do tego polskiego systemu, bo tam jest tak na kowno, na łunę, tak no, to... I aby szybciej. I aby szybciej, jeszcze co 16 sekund, mów co robisz, bo jak nie mówisz co robisz, to wtedy... To znaczy, że nic nie robisz. To znaczy, że nic nie robisz, tak? A tutaj... Byliśmy szkoleni, no niestety. No taki był system. To jest postsowieckie, to jest, panowie, postsowiecka spuścizna. Ale ten system funkcjonuje w dużej mierze do dzisiaj. Ale ja nie mówiłem, że ona wygasła. Mało tego, ma się dobrze. Ma się dobrze gdzie niegdzie, tak, tak. Dla kolegów, którzy wcześniej byli, Tomek, powiedziałem ci na początku tygodnia, że to będziemy próbowali coś zrobić po środku, tak? Bo inny program jest dla tych osób, które przyjeżdżają po raz pierwszy. Inne zadania realizujemy z ludźmi, którzy są tutaj po raz drugi, trzeci, czwarty. Za każdym razem jest coś innego. I mówiłem ci, że będziemy próbowali to posklejać do kupy, jakoś zrobić z tego optymalną wersję, tak żeby a, z jednej strony pomóc kolegom, którzy są po raz pierwszy, z drugiej strony, żeby jak najwięcej wartości było dla tych, którzy są tu po raz kolejny. Marek, drugi raz. Tak, drugi raz jestem. No właśnie spotykam się drugi raz z tym samym, że statki powietrzne gasimy, ratujemy ludzi. Dla siebie pracowałem w PSP. To w PSP jest różność z tych pożarów. Są pożary z stodu, pożary, takie wypadki samochodowe, tam inne. A tu tylko jesteśmy skoncentrowani na ratowaniu ludzi, gaszenie statków powietrznych. To są właśnie takie są rzeczy, które możemy się spotkać, chociaż oby nie. Oby nie.
Oby nie. A Jacek, drugi raz jesteś. Tak. Mhm. Różnice, wtedy a dziś. Nie było różnicy. Bo bogatszy poligon chyba. No bo poligon jest inny, tak, bo się trochę zmienia poligon cały czas. Nowe makiety tam. No, tak, to i tak jest tak rozbudowany, taka różnorodność makiet i możliwości taktyczne, że chyba więcej to nie wiem, czy trudno sobie wyobrazić, tak, to jest fakt. Doszlifowanie tych właśnie wartości, których my możemy, byśmy się mogli spotkać. My pracujemy i mamy to cały czas w głowie, że to może się w ogóle nam przydać i wydarzyć. I to właśnie to nam potrzebne jest, to co tutaj zdobywamy tę wiedzę, to właśnie ta wiedza nam w 100% wystarcza, jakby coś się wydarzyło nam. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie ta specyfika działań realistycznych, prawda? Że to, co się może zdarzyć, to dokładnie miałeś szansę tutaj dotknąć. Tak. Ja to mówię, ładnie pomacać. Oczywiście. A z drugiej strony, pokazałem wam tam wczoraj czy przedwczoraj publiczną skądinąd relację, bo gdzieś to wisi na YouTubie, z tego co to nazywają, my teraz szkolimy nowocześnie i to nowocześnie to widzieliście tam. A moim jeszcze przekonaniem jest to, że jestem drugi raz, to czuję się pewniej tym, co wykonuję, co robię. Budujemy, tak? Budujemy się, że jakby nawet coś takiego mi się kiedyś wydarzyło, to wiem, z czym to się je, wiem, z czym to, co to ugryźć, za co się wziąć, za co złapać, za co trzeba, jak działać i w ogóle, żeby nie narobić sobie kichy i komuś. I komuś, tak? A przede wszystkim, żeby myśleć, oceniać, działać, to co... No jesteśmy właśnie pewniejsi w działaniu, jakśmy go namacali. Nabieramy śmiałości. Tomek! No tak jak i kobiety. Tomek, Edek, Sławek, tamtym razem to nie był dziadkiem, a teraz już jest. A nie, no to tak, to widać, ale to akurat ma mniej włosów. Sławek, nie, ty jesteś pierwszy. Ale Tomek i Edek, jesteście drugi raz. Tomek, jak ty widzisz, bo przecież ty inaczej też na to spoglądasz, ty z punktu widzenia dowodzenia to na to patrzysz. Jesteś drugi raz, wtedy, a teraz? Na pewno wtedy więcej ćwiczyliśmy, wszyscy bardziej byli w tym ogniu, prawda? Manualnie. Teraz jest to świetne przypomnienie dla tych, co byli pierwszy raz, ale pod względem taktycznym ta pierwsza grupa musiała do nas dociągnąć, tak, pod względem manualnym. Tak, co, nie mieliście wyboru? Nie mieli wyboru, ale pod względem taktycznym no to jest następny etap. Skoczyliśmy. Myślę, że nie wiem na który etap, ale skoczyliśmy bardzo wysoko. To co mówiłem, że pierwszym razem więcej tych takich stricto gaszenia silników, pożarów, wnętrz i tak dalej. Teraz było może tego mniej, ale pod względem taktycznym było o wiele więcej. Tak. Dwa powody. Po pierwsze, naszym obowiązkiem jest budować i robić postęp. Po drugie, nawet samo rozporządzenie, które reguluje naszą pracę, mówi o tym, że bardzo duża, największa część zajęć to jest taktyka działań ratowniczo-gaśniczych, tak? Oczywiście tej taktyki nie możemy realizować z ludźmi, którzy są po raz pierwszy tak daleko, bo najpierw trzeba nauczyć tych funkcji, o których mówicie, których nie macie szans w kraju poznać, bo nie ma takiego miejsca w kraju, nie ma takiego miejsca poza Polską drugiego, ale jednocześnie możemy teraz po tym manualnym nabrać doświadczenia taktycznego. Sławek, czepiłem się ciebie, że ty drugi, a ty pierwszy raz. No, jak się podobało? Więc dwóch. Najśmieszniejsza rzecz, najfajniejsza? Cały czas tak z dystansem, z humorem podchodzi na luzie. No ty na luzie podchodzi, bo ty jesteś luzak, tak. Fajnie? Fajnie. Super. Edek, drugi raz. Drugi raz. No i? No cóż, drugi raz, 4 lata temu to było dla nas, to był początek, to coś nowego, prawda? Podchodziło się bardziej emocjonalnie, teraz to było jakieś doświadczenie już, prawda? Teraz tylko to było przypomnienie jakby i nabycie nowych nawyków, lepszych jeszcze, pewniejszych. Nawyki dalej. Które właściwe, które mają być, nie te, co były. Nie te, co były. Każde nawyki są dobre dla danego miejsca, tak? Jeżeli z miejsca A pójdziemy do miejsca B, to jak ja to zawsze mówię, ja za chłopakami w mieście mógłbym tylko zwijać węże i potem umyć im sprzęt, bo ja się po prostu kompletnie na tym nie znam, tak? I tego się też nie da odwracać. Nikt z miasta nie ma skąd mieć pojęcia na temat lotnictwa,
a żadne z nas nie możemy mieć pojęcia o tym, co robią chłopaki w Przemyśle, tak? To są funkcje niezamienne. Niezamienne. 20 lat o tym mówię, niestety zbyt mało ludzi chce w to wierzyć, że to są niezamienne funkcje. Niektórzy mówią, nawet wpadli na takie pomysły, a weźmiemy chłopaków z miasta i postawimy na strażnicy w lotnisku, oni wszystko zrobią. Zabiją siebie, pasażerów, załogę i obsługę naziemną. No taka będzie prawda. Dlaczego? Widzieliśmy, prawda? Bo tu się uczymy, dlaczego nie wolno podawać. Nie wolno pompować. A kiedy wolno? I zrobić cały plac pokryty śniegiem. A panowie, wielkie dzięki. Wielkie dzięki za to, że mieliście cierpliwość do tej mojej pewnej fantazji, którą w tym tygodniu zastosowaliśmy. Wystartowaliśmy całą grupą. Później wam rozdarłem was na podgrupy. Musieliście zacząć się martwić w maleńkich zespołach, w takich grupach, jakich faktycznie wyjedziecie u siebie na płytę, czyli w 6 osób. A potem na zakończenie to skleiliśmy do kupy i poszło. I to, co powiedzieli wszyscy, cała obsługa techniczna, dzisiaj wszyscy instruktorzy, nikt nie pamięta, żeby w takim czasie, jak wy to dzisiaj zrobiliście, wyjąć 6 osób z samolotu. I na rzecz, że poleciało was 15 do tej akcji. I oczywiście wyjęcie 6 ludzi w 5 minut z samolotu jest możliwe. 15. W 6 zajmie to 35 minut. No i taka jest prawda. Tak? Tego po prostu nie pokonamy. Dzięki wam za ten tydzień. Dzięki wam za wyrozumiałość. Dzięki za to, że wam się chciało codziennie wstać i co parę minut podpocierać. Możecie być narażeni, możecie, to was od razu ostrzegam, możecie być narażeni na telefony, na komentarze, że daliście się zrobić bambo, że się styraliście jak osły, bo się styraliście jak osły, że za karę was wysłano z takim jednym durnym do Anglii, który znęca się nad ludźmi. Zamiast sobie pojechać do spokojnego miejsca, które pokazałem wam na filmie, jak tam ładnie ćwiczą, tak, bo tam mają okazję się nie zmęczyć i jest to dla nich chluba. Więc możecie być narażeni teraz na komentarze, że po prostu jesteście niesprytni, bo się dajecie męczyć. Ale nasza praca na tym polega. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Niektórzy uważają, że szkolić się należy nowocześnie. Barze. Darek, oni po tych swoich plusach, gdyby takie coś wpadli, no to co? Nic. No to nic nie zrobią. My również dziękujemy, że nam przewróciłeś w głowie. A no taka moja praca. Taka moja praca. Panowie, raz jeszcze wielkie dzięki. Kłaniamy się zarządowi Lublina, panie komendancie. Jesteśmy wszyscy zdrowi, mam świadków, mam nagrane, wszyscy cali i zdrowi. Zdrowi? Zdrowi, tak. Trochę osmaleni, ale to trudno, przepraszam. Doszoruję, zanim dojedziemy do kraju. A następna wasza grupa w październiku. Nie wystraszcie chłopaków, proszę. Napakujcie ich optymizmem. No a wcześniej czy później, mam nadzieję, że się spotkamy w Lublinie na lotnisku. Zapraszamy na to spotkanie z dyżurnymi. Jeżeli tylko uda się to zorganizować, to ja będę bardzo wdzięczny za to i może wspólnie coś dobrego do uszu uda nam się zrobić. Mamy taki kłębek, a pasowałoby zrobić z niego prostą linię. Tak, i zaczyna być w kraju coraz więcej woli, żeby ten kłębek zacząć rozplątywać, rozwijać. Tak, miejmy nadzieję, że nam się wspólnie to uda zrobić. Dzięki panowie wielkie. Szkoda, że to co 4 lata jest.